jest taki sport. Możesz wygrać, możesz przegrać, nigdy nie wiesz. Tym bardziej wiesz, dopiero wchodzę w MMA, boks to coś innego, tutaj kopnięcie i zapasy, więc no taki nie najlepszy, ale nie będę załamany od tego, po prostu wiem, na czym trzeba pracować i będę iść dalej. No ja nic nie ryzykowałem, byłem pewny siebie, bo byłem bardzo dobrze przygotowany. Trenowałem w MMA Devil tu z Edwinem Raczyńskim, trenowałem w Kickboxing Team z Marcinem Konikiem, naprawdę robiłem te sparingi, byłem bardzo mocno przygotowany. No, dostałem mega sztukę na głowę, odcięło mnie, no i tyle, no, tak się zdarza. Chciałem mu wejść w nogi, mi nie wyszło, Marcinowi Najmanowi wyszło, przetrwałem tą nawałnicę z góry. Naprawdę mam mega mocne uderzenie, to się tam wydaje, że to są jakieś tam uderzenia, ale naprawdę odcięło mnie strasznie. Miałem taktykę, ale powiem ci tak, jak chodzi z tego dzisiejszego czasu, ciężko, wiesz, no, ciężko mi było wejść, bardzo mi było ciężko wejść po jego nogi. Trzymał mnie na dystans, no i wygrał niestety. Poszłem za bardzo do przodu, no i... A to gdzieś ta taktyka się pogubiła przez emocje, czy...? No, możliwe, że przez emocje, wiesz, stres, wszystko, adrenalina. To nie jest takie chłopcze, jak się każdemu wydaje. Ciężki sport. Taktyka moja była na początku taka, że chcę to pociągnąć, chcę się pobawić, ale po drugiej konferencji powiedziałam, że nie mam żadnego szacunku do swojej przeciwniczki przez to, co na mnie mówiła, za to, jak mnie obrażała, no i jak powiedziałam, tak zrobiłam, że skończyłam to jak najszybciej. Ewelina też była na tyle bezczelna, że ona, ja w internecie nie dodawałam zbyt wielu rzeczy na jej temat, natomiast ona była na tyle bezczelna, że potrafiła pójść do restauracji mojego byłego, zrobić sobie z nim zdjęcie, wrzucić je na swój Instagram, po czym on wrzucił te zdjęcie na swój Instagram i napisał, że mają ze sobą super kontakt. Więc w ogóle nie rozumiem, po co ta dziewczyna to zrobiła, po co to robi, po co interesuje się moim życiem prywatnym. Walka to walka, MMA to MMA, no ale żeby wchodzić buciorami w życie prywatne, no to już jest dla mnie przesada, naprawdę. Miałam za sobą małe bujeczki gdzieś tam w klubach i tak dalej. Nie boję się przyjąć ciosów, nie boję się walczyć, więc jak najbardziej czuję się jak ryba w wodzie. Fame ma teraz rozszerza swoją działalność w UK, w związku z czym jak tam to się rozkręci, zwłaszcza, że mój angielski jest perfekcyjny, chciałabym stoczyć może walkę z kimś innej narodowości. Na razie skupię się na treningach. Jeżeli dostanę propozycję walki, no to podejmę to wyzwanie na pewno. Więc nie będę się skupiać na tym, żeby znowu zawalczyć na FMA, ale jeżeli dostanę do propozycji, to rzeczywiście chciałbym z Hasanem walczyć. Jeżeli dostanę ofertę na kolejną walkę, która będzie mnie satysfakcjonowała, będę się cały czas przygotowywał.